nie wiem, czy uporządkuję, nie mam takiego zamiaru, natomiast chcę się odnieść do tego, bo pan wspomniał tutaj kwestię pełnomocnictw, dlaczego ja mam pełnomocnictwo, dlaczego nie mam. Od razu dla jasności znowu muszę kwestię formalną podnieść, mianowicie taką, że gdy chodzi o przystępowanie gminy do stowarzyszeń, to wymagana jest zgoda Rady Gminy, czy Rady Miasta w tym konkretnym przypadku. Więc ja nie mogę mieć z góry takich pełnomocni, antycypować, co Rada na to powie. Natomiast mogę się odnieść do samej idei, w sensie już merytorycznym, i wydaje mi się, że no, najprostszym rozwiązaniem byłoby oczywiście to, żeby gmina wyznaniowa jako podmiot, który jest posiadaczem, który no, toczy pewną procedurę o nabycie czy też stwierdzenie, na co pan mecenas Krzyżykowski zwraca uwagę, własności. Najprostszym rozwiązaniem by było oczywiście, żeby gmina wyznaniowa jako ten posiadacz i właściciel, przynajmniej potencjalny czy formalny, była tym beneficjentem ewentualnie tych funduszy, które mogłyby być przekazywane na cel remontu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest zadanie skomplikowane, niekoniecznie akurat państwo się musicie tutaj poczuwać do tego, czy mieć jakieś możliwości organizacyjne, żeby to poprowadzić. No to generalnie takie stowarzyszenie jest na pewno warte rozważenia, tylko jedno zastrzeżenie, jedna uwaga, mianowicie, czy mówimy o stowarzyszeniu, które miało być powołane po to, żeby wyremontować ten cmentarz, czy mówimy o stowarzyszeniu, które miało być powołane, żeby wyremontować, zarządzać, zabezpieczać i tak dalej, i tak dalej. No i rzecz jasna, w jaki sposób udostępnić.